Witam was w nowej serii na moim kanale. No, tym razem będzie seria dosyć ciekawa, dosyć sporo. Będzie seria z gry Graveyard Keeper. Będziemy mieli łącznie z DLC-kami następującymi Breaking Dead, Stranger Things, Game of Crown i Better Safe Soul. Ogólnie seria jest sponsorowana między innymi przez Survival Jacka, dzięki któremu bodajże dwa ostatnie DLC-ki, czy któreś z dwóch, dwa DLC-ki na pewno od niego dostałem, to są były dwa DLC-ki, które mi brakowało do pełnej kolekcji, żeby tutaj mieć. Gra na szczęście jest po polsku, nie ma tutaj zbyt dużo gadania, rozdzielczość wiadomo, to nie jest gra, która super jakoś wygląda. Będę nią oczywiście grał sobie na padzie, widzicie już sobie tutaj steruję pięknie, ładnie moim padzikiem, więc sobie tutaj przejdziemy już do rozgrywki. Ja w sumie na chwilę odpaliłem wcześniej grę, żeby zobaczyć jak to wygląda. To jest mój stary zapis, widzicie, 17 stycznia 2020 roku, 318 dni, ale trudno, zrobimy nową grę i zobaczmy co i jak się tutaj je. Co się stało? Gdzie się podział świat? Spokojnie otworzyłeś tylko nową kartę swojego życia, a nawet cały nowy rozdział. Ale ja muszę wracać do domu. Mogę wrócić do domu? Zawsze jest sposób na powrót do domu. Zobaczmy. Twoim nowym domem jest cmentarz. Czy to znaczy, że nie żyją? To znaczy, że jesteś teraz grabarzem. Ale ja muszę wracać do domu, do ukochanej. W takim razie musisz być dobrym grabarzem. Lepiej wykop Mietka, on pomoże ci się we wszystkim zorientować. Kogo? To za dziwaczna wizja, co to za koszmar. Dobra, znajdźmy tego Mietka i witam was, no teraz już oficjalnie w grze Graveyard Keeper. Jak wiecie, jeżeli jesteście fanami ogólnie tej gry, to wiecie jak wygląda nasz domek, to jest domek głównego bohatera. Będziemy tutaj dużo ciekawych rzeczy robić, tu mamy takie podstawowe rzeczy, palenisko, możemy tutaj parę rzeczy robić. Tu mamy, wygląda miejsce do pracy nad przytulnym domem. Wtedy może wreszcie przestanę marzyć o tej czaszce. Dobra, to już jest rzecz z DLC-ka, której nie było wcześniej. Ja ogólnie grałem tą grę jeszcze bez DLC-ków, więc możliwe, że się będę troszeczkę gubił. Czy przypadkiem miałem tylko jednego DLC-ka bodajże? Tak, bodajże miałem tylko jednego DLC-ka, ale to nie powinno chyba stanowić zbyt dużego problemu. Widzę, że gra jest troszeczkę poprawiona, bo bardziej jest tutaj ustawiona na różnego rodzaju, widzicie, lepsze są interakcje zrobione z przedmiotami, jeżeli chodzi o pada. Wcześniej to było troszeczkę problematyczne, były praktycznie takie same jak, przepraszam, jak na klawiaturze, ale na razie tutaj sobie wykopmy. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Ty jesteś Mietek? Skąd pomysł, że miałbym być Mietek? Mężczyzna z czerwonym okiem powiedział mi, że mam wykopać Mietka. No to teraz pytanie, czy on jest Mietkiem. Z czerwonym okiem, pamiętam, kurde, blaszka, zgadza się, jestem Mietek. Jak mnie znalazłeś? Tamten ktoś powiedział, że odpowiesz na wszystkie moje pytania. Dobrze, dobrze, ale najpierw pozwól, że spytam, ktoś ty? Gdzie my do ciężkiej blaszki jesteśmy? To chyba sen, niemożliwe, żeby to była prawda. Jesteś nowym grabarzem. Co jeszcze pamiętam? Niech to pomyśla. Pamiętam ten dźwięk. Sprawdźmy, o co chodzi. Wszystko to jest dziwne. Nic nie ma sensu. Z całą pewnością pamiętam ten dzwonek i osła. Coś jest bardzo nie tak z... Wiesz co, lepiej chyba będzie, jeśli tu na ciebie poczekam, mógłbym biedaka wystarczyć, nawet nie zdążyłem do tego przeczytać. Muszę się sobie zatrzymać, ja będę musiał też, żeby zobaczyć, co tam jest. Dobra, zagadajmy tutaj. Projekt osły świata łączą się. Odblokowano nową technikę i ten... Przywiozę świeże ciało z miasta o rany gadający osioł. Nie. Wy mnie rozumiecie? Porozmawiajmy.
Ktoś ty. Ja, tania siła robocza, a wózek nie jest mój, więc muszę pracować dla jego właściciela, kapitalistycznego drania. I płaci mi marne 5 marchewek dziennie. To głęboko upokarzające. Na pewno dobrze rozumiecie moją sytuację, prawda, towarzyszu? Ten łajdak udaje, że zupełnie nie rozumie, co do niego mówię. No nic, muszę wracać do miasta. Pozbądźcie się tego trupa, a przywiązę wam nowego. Cóż to za dziwaczna kraina, gdzie osły gadają. I mamy naszego pierwszego klienta, to tak nazwijmy ładnie. I ej, no i czego się kapisz? Bierz to soczyste ciało. Póki świeże. Ale po co? Coś się, że powinniśmy zabrać się do kosicy, nie pamiętam dokładnie po co, ale wydaje mi się, że będzie niezła zabawa i jeszcze na tym zarobimy, dokładnie. Och, zaraz puszczę pawia do dzieła. No to mamy tutaj, tak, musimy podchodzić, a łapiemy działko i możemy chodzić, możemy też z nim wchodzić do różnych miejsc. Kurde, Braszka, podoba mi się tu, czuję się jak w domu. Połóżcie na stole ze syną, to teraz co dalej? Ach tak, wytnij z ciała trochę mięsa, to będzie dobry początek. Tak, nie ma mowy, co, tak się nie robi. Jasne, nie robi się, jak mogłem zapomnieć. Może dlatego, że jestem gadającą czaszką z amnezją. To prawda, że nie wiesz, gdzie jesteś? To prawda, że jesteś czaszką? Wszystko tu jest nie tak, jak zwykle robi, więc zamknij kurde Blaszka jadaczkę i rób to, co ci każę. Obiecujesz, że powiesz, jak mogę wrócić do domu? Musisz tylko wymienić mięso na piwo w wioskowej karczmie. Gadające czaszki nigdy nie kłamią, a potem przynieść to piwo mnie. No, zapomniałem wam wspomnieć, że mnie tak jest ogólnie alkoholikiem, pomimo tego, że jest czaszką. Ale, no, jakby to powiedzieć, no każdy ma jakieś hobby. A na razie tutaj wyekstraktujmy troszeczkę mięsiwa. O, ja blokowano nową technikę, wykonaną. Burger, kanapka, pieczeń, obrzydliwe. Przyzwyczaj się. I co mam zrobić z ciałem? Nie wiem, pochowajmy je. Weź ciało, będę na ciebie czekał na cmentarzu. Okej. Okay. Weźmy zwłoki. Tu mamy nasz stół sekcyjny, to ogólnie będzie można dużo fajnych, ciekawych rzeczy porobić. Tak samo będzie można się tutaj przekopać i tam u góry będzie można dużo miejsc tutaj zwiedzić. I postawić bardzo dużą ilość fajnych maszyn i wejdźmy sobie tutaj na teren naszej eleganckiej nekropolii. O. Zakopmy je. Użyj deski projektowej na cmentarzu, oznacz miejsce na grób, a następnie wykop tego łopatą. Ostrożnie złóż w grobie zwłoki lub jego szczątki, zasyp, uwaga, odradza się użycia czaszki korzyc i odwróconych gwiazd w celach dekoracyjnych. Okej, okay, no to chyba... No chyba akurat zrozumiane dlaczego. Dobra, ustawmy sobie nowe miejsce pochówku. W tym momencie miejsca pochówku nie mają zbytnio znaczenia. To znaczy, one mają znaczenie, ale na ten moment w rozgrywce to jest po prostu tylko zrzucenie. O, pięknie, ładnie. Pyk. Świadectwo pochówku. Ładna robota. To świadectwo pochówku, pamiętam, pieniądze. Alkohol. Coś mi się zdaje, że go lubiłem. I to bardzo. O kurde, Blaszka, idzie biskup. To twój szef. Dobra, mamy biskupa. Zaraz trzeba będzie z nim zagadać. Och, już wiem. Spytaj go o to świadectwo pochówku. Powinien coś wiedzieć. Lepiej już sobie pójdę, bo on czekał w kostnicy na swoje piwo. Ojej! Ojej, jestem taki zmęczony. Czemu muszę tu co tydzień przyłazić? Dobra, gadaj. Ore, ty nowy grabarz, wyczekiwaliśmy go od jakichś 30 lat, a ty zachowuje się jak gdyby nigdy nic. Okej, 30 lat, no to trochę... Trochę czasu, przykro mi to mówić, ale twój cmentarz jest w fatalnym stanie. Nie ma mowy, żebym awansował cię na prezbitera, póki czegoś z tym nie zrobisz. Dobra, lokalizacja. Nazwa bieżącej lokalizacji, ważne informacje i jakości cmentarza. Napraw groby, aby poprawić ogólną jakość cmentarza. W tym celu będziesz potrzebował specjalnych środków. Wykonaj drewniane znaczyki. Gdy tylko jakość twojego cmentarza wyniesie co najmniej 5, z największą przyjemnością cię awansuję. Wyglądasz mi na duchownego przywódcę, a zwykle trafnie nie oceniam ludzi. Haha.
Jestem dobrym we wszystkim, dlatego zostałem wybrany, by przekazywać ludziom jego wolę. Twój poprzednik trzymał swoje rzeczy w stojącym gdzieś tutaj kufrze. Najlepiej do niego zajrzyj. Przyjdę tu za tydzień, pojawię się tu każdego i mam taki znaczek, kurczę, takiego kółeczka z kropkami dookoła fioletowego. Może to nie sen? Może zjadłem coś trującego? Och, on czeka. Co mam mu powiedzieć? Czemu tu przychodzisz? To jeden z moich obowiązków, raczej nieprzyjemny, a też w rodzaju starej tradycji. Nie znam się za bardzo na tych wszystkich tradycjach i rytuałach. Jestem tu po to, by reprezentować na ziemi jego moc i chwałę. Mam tylko jedno pytanko. Czym jest to świadectwo pochówku? Gdy tylko ciało zostanie pochowane, możesz wymienić świadectwo pochówku na pieniądze w wioskowej karczmie. Okej. Okay. Projekt wybór biskupa? Okej, okay. Nowe zadanie. Dobra, jestem grabarzem, wracałem tylko z pracy. Muszę wrócić do domu. Jest tutaj gadająca czaszka, zmusiła mnie do poćwiartowania ciała. Haha, nie jest żart. Też lubię sobie podowcipkować. Posłuchaj tego. Kto jest Bebe? No kto? Ja, haha. Bebe? Błogosławiony i bezkonkurencyjny. Okej. Okay. Rozśmiej się trochę, wejdziemy w cztery litery. Jak mogę doprowadzić cmentarz do porządku? Po prostu po naprawie groby. Mnie nie zajęłoby to nawet godziny, ale to twoja robota. Okej, okay, to mam widzieć. I odejdźmy. Jeśli podczas pracy na cmentarzu skończy ci się zestawy naprawcze, zawsze muszę zrobić nowe. Mam tutaj dodatkową wiedzę. Do wykonania nowych przedmiotów wymagana jest wiedza na temat odpowiedniej techniki. Albo otworzyć ekran techniki, naciśnij. Musimy nacisnąć tutaj, to jest przycisk serek. Czerwone punkty to umiejętności rzemieślnicze oraz znajomość obróbki materiałów. Zielone punkty to wiedza o naturze, rzeczy i samej przyrodzie. Niebieskie punkty reprezentują twoją duchową wiedzę o niematerialnym świecie. Dostaniesz swoje pierwsze, te fioletowe czy tam niebieskie, w stole studyjnym w piwnicy kościoła. Punkty zdobywa się poprzez wykonywanie różnych czynności. Można je także zdobywać, badając nowe przedmioty przy specjalnym stole. I mamy tak, projekt skład kamienia, zbieranie kamienne głazy, możemy teraz zrobić skład drewna, możemy teraz, no to jesteśmy trochę technologii do zrobienia. Gra ma dosyć ciekawy system, jeżeli chodzi o cały system RPG-owy, cały RPG-owy aspekt, jest dosyć ciekawa, bo mamy tu tak zwane techniki. Te techniki różnią, dzielą się na różne kategorie. Kowalstwo, rolnictwo, natura, pisarstwo, teologia, to mam jeszcze anatomia i alchemia, plus jeszcze mamy kucharstwo, o którym nie powiedziałem. I każda z tych dziedzin daje nam ciekawe możliwości, o ile, przepraszam bardzo, mamy odblokowaną wiedzę, więc odblokujemy przez zwiedzanie różnych tutaj ludzi. A, mamy tutaj trochę rzeczy. Możemy wejść. Tak, możemy tutaj wszystko sobie pozabierać. Mamy minus 29 cmentarza i zobaczcie, że na przykład wykupując od drewna dostaliśmy tutaj odpowiednią ilość różnego rodzaju rzeczy. No, widzicie? To jakieś patyki, aktualnie mamy drewniane patyki. W grze trzeba pamiętać o pewnej takiej rzeczy. A, inwentarz głównego bohatera jest ograniczony, jest dosyć sporo ograniczony. Też trzeba pamiętać o naprawie narzędzi. Tutaj widzicie, te narzędzia mają ograniczoną wydajność, no i trwałość, ale to mniejsza, większa. To jest jedno. Też trzeba pamiętać o tym, że główny bohater potrafi się zmęczyć. No, na samym początku zmęczenie jest to dosyć sporym problemem. Bo no, główny bohater bardzo szybko się męczy. Jak widzicie w lewym górnym rogu, czy mam tutaj użyć myszki? Tak, mogę tutaj użyć myszki. Widzicie tutaj? Tutaj mamy pasek tak zwanej energii. Im się bardziej poruszamy, chodzimy i robimy pracę, tym bardziej to schodzi. No, mamy też jeszcze coś takiego jak właśnie cały ten system tutaj grobowy, takiego całego nagrobkowego, kurczę, jakby to powiedzieć, stanu. I na przykład jest taka ciekawostka, że zobaczcie, ciała potrafią mieć czerwone czaszki i białe czaszki. Czerwone czaszki są to czaszki, które odejmują punkty, białe czaszki, które mogą nam nadać punkty, nadać nam punkty wyglądu. Ale żeby nadać te punkty wyglądu, żeby mieć
tak zwany cmentarz na plusie, musimy dokładać wieńce laurowe. Wieńce laurowe to jest tak naprawdę jakość tutaj niektórych rzeczy, na przykład ogrodzenie kamienne i takie inne. I lepsze, tym więcej dostajemy. A też trzeba pamiętać, że tutaj też się dużo liczy jakość danego nagrobka, jakość grobu, żeby była jak najlepsza, jak najładniejsza. Ma to znaczenie. Dobra, tutaj też to naprawmy. Bo na przykład jak widzicie, tutaj ten grób opłacał się naprawić, chociaż pomimo tego, że ma tutaj dwie czerwone czaszki. Najlepsze ciała to są takie, które nie mają tych czerwonych czaszek i mają bodajże 14 białych. I na przykład wiem, że tutaj już trzeba będzie paru delikwentów, stąd delikatnie mówiąc się pozbyć. Tutaj naprawmy to. Tutaj jeszcze widzicie, ten na przykład ma minus 2, pomimo tego, że ma ciekawe tutaj ornamenty. Tutaj to naprawmy. P1 jeszcze i mamy, dobra, jesteśmy minus 13, no na pewno nie damy rady tutaj tego zrobić, bo już nadchodzi dzień, ten biskup się zaraz tutaj zwinie nam, więc no nie damy rady. Na razie wróćmy sobie tutaj, co? Musimy iść do karczmy. Z tego co pamiętam, karczma jest otwarta 24 godziny na dobę. Z tym nie mamy problemu. Gorsze jest to, że w grze jest coś takiego jak cykl dobowy, tygodnia i wszystkiego. To znaczy w lewym górnym rogu, jak widzicie ten zegar, to jest coś takiego, że w każdym dniu, aktualnie mamy tutaj ten dzień, w każdym tym dniu będą dostępni inni bohaterowie, inne osoby do interakcji, do wykonywania questów. Niektóre osoby pokazują się tylko w niektóre dni, inni są cały czas dostępne. Trzeba dużo polować, trzeba dużo chodzić, poznawać. Potem są różnego rodzaju tutaj skróty i możliwości robienia no troszeczkę niektórych rzeczy inaczej, ale na samym początku wiecie, to są początki, więc będzie ciężko. Witam w karczmie pod martwym koniem, jestem Horadryk. W czym mogę pomóc? Przychodzę z cmentarza, obudziłem się tu i dzisiaj i od tego czasu spotyka mnie jedno wariactwo za drugim. O, przepraszam, mogłem cię nie poznać. Dobrze. Co? Jak? Jak to poznać? Przyszłość naszej małej wioski maluje się w jasnych barwach. Kiedy zamierzasz otworzyć kościół? Muszę najpierw doprowadzić do ładu cmentarz. Jasne. Już dłuższy czas nikt się nim nie zajmował. Przejdźmy zatem do interesów. Czym mogą pomóc? I teraz tak, co do tego świadectwa z Donu, że może ode mnie kupić. Dobra. Tak miał rację jako przywódca wioski. Muszę wedle postanowień prastarego paktu wymienić go na pieniądze. Oczywiście tylko w wypadku, kiedy te pieniądze mam. Jak to? W wiosce przyszły ciężkie czasy, nie zbywa nam na pieniądzach, ale gdy tylko otworzysz kościół, pielgrzymi przyniosą tu mnóstwo błyszczących monet. Wiesz, jak mogę wrócić do domu? Okej. Możesz mi powiedzieć, gdzie jestem? Naprawdę muszę wracać do domu. Moja ukochana będzie się strasznie martwić. Jesteś w martwym koniu. Och. Bardzo tu średniowiecznie, może cofnąłem się w czasie. A który mamy teraz rok? Rok? O czym ty mówisz? O czasie, jaki zajmuje Ziemia wykonanie pełnego obiegu wokół Słońca. Ach, nasłuchałem się tych bzdur astrologa. Wszyscy dobrze wiedzą, że Ziemia jest płaska, ale cię rozumiem, minęło 200 lat od prastarego paktu, a 210 od... nieważne. Jak się nazywa nasze ukochane królestwo? Królestwo i już. I tu w wiosce zdecydowanie nie uchodzi za ukochane. Masz jakieś jeszcze pytania? Chcesz sprzedać trochę świeżego mięsa. Mięso chodzi w wiosce za delikates. Bardzo chętnie je kupię, ale musi mieć przybitą królewską pieczęć. Więc będziemy musieli teraz zdobyć pieczęć. Wiele lat temu mieliśmy tu wypadek z nieodpowiednim mięsem. Od tego czasu wszelkie mięsa muszą być zatwierdzone przez królewskich urzędników. A ja nie chcę narobić sobie kłopotów w mieście. Twoje mięso ma pieczęć? I no, nie mamy pieczęści. Właśnie wie to nie. Nie chcę nawet wiedzieć, skąd masz niezatwierdzone mięso, ale orane na pewno wygląda dobrze. Niemniej bez pieczęci nic nie mogę zrobić. Skąd mogę wziąć pieczeń? Och, możesz wysłać zgłoszenie na królewski dwór za skrzynki pocztowej koło kościoła, ale to trochę kosztuje. Jest też inny sposób, powiem ci jak, bo jesteśmy sąsiadami, nachyl na się. No, dawaj. Jest tu taki gość z imieniem Żmij i wydaje mi się, że ma fałszywą królewską pieczęć, ale szczerze mówiąc nie widziałem go już dłuższy czas.
Możesz spytać pannę w... Te? Pannę w dzięczkę. Przychodzi tu co... I mamy właśnie taki czerwony znaczek, kurczę, z naszyjnikiem z krzyżem. Na pewno będzie mogła pomóc ci znaleźć żmija. Dzięki. Możemy jeszcze zrobić normalny handel. Ach, grabarzu, czemu byś znaleźć ten list do naszego kowara Krezolda? Ja sędzi go znajdę w południowej zachodniej części wioski. A, czyli dobra, tu mamy świadectwo zgonu, możemy je wymienić, ale jak widzimy, to jest Horadryk i on ma aktualnie tylko 10 srebrnych monet, ale możemy aktualnie wymienić, a przed możemy go sprzedać. I mamy tutaj naszą pulę, za którą możemy właśnie tutaj to zrobić. Jeżeli pamiętacie, musi nasz tutaj sklep, do którego chcemy handlować, jedno, musi przyjmować dane przedmioty, dwa, on sam musi mieć fizyczne pieniądze. Jeżeli chcemy sprzedawać coś, a sklep nie ma kasy, no to, no sami chyba rozumiecie. Dobra, możemy tutaj sobie kupić kamień teleportacyjny. To jest bardzo użyteczna rzecz, ale w tym momencie ona wymaga 2 srebrnych monet. My mamy jedną srebrną i 50 miedzianych, ale złóżmy mu ofertę. Na razie sobie tutaj to kupmy. Tu na szczęście mamy jeszcze możliwość do zagadania. To ty jesteś nowym grabarzem. Najwyraźniej, skąd by pani wiedziała, gdybyś miał tyle wiosen co ja? Też poznawałbyś się na ludziach w mgnieniu oka. Gdzie się podział moje maniery? Jestem łanicucha, żona Horadryka. Miło panią poznać. Mam parę pytań o... Ach tak, lepiej rozmów się z moim mężem. To on tutaj rządzi. Jest nie tylko kaczmarzem, ale też sołtysem wioski. Poza tym skończony z niego gaduła. Mogę ci za to sprzedać przepisy. I od niej chyba z tego co pana możemy kupować różnego rodzaju przepisy. Lepiej porozmawiać z moim mężem. Aha, tutaj handlu. I mamy tutaj różnego rodzaju przepisy. Możemy właśnie na placki, wypieki cukrowe, inne. Tutaj bardzo dużo rzeczy. Możemy sobie od niej kupywać i potem robić. I ona ma tylko 90 tutaj srebrnych monet. I chyba na tyle możemy tutaj... nic z tego. Sobie pogadajmy jeszcze tutaj. Spadaj. Dobra, nie chcę się ze mną gadać, ja sobie idę w pizdiet. I pogadajmy z kowalem, o ile kowal ma jeszcze otwarte. To już jest, wiecie, taka późna godzina, że kowal musi już mieć zamknięte. Tutaj. O, dobra, mamy. Mamy kowala. I hej, co się tak kapisz? No nic, tylko się rozglądam, jestem chyba miejscowym grabarzem. Mogę spytać, kim jesteś? Niestety jestem miejscowym kowalem, nazywam się Krezold. Dobra, daj mu list. Mam do ciebie list od Horadryka. List, no jasem, ma minutę, drugi, ale no może się ruszyć i po prostu to przynieść. Ech, nie da, ciężko pozbyć się starych nawyków. Dziękuję, przepraszam, że tak zrzęsę, to chyba mój nowy zwyczaj. Znowu śluzaki, Horadryk poprosi, żebym się ich pozbył. Nie mam czasu na te małe zielone łajzy, ale może ty zechcesz pomóc. Weź ten zardzewiały miecz i miksturę energetyczną. Miecz jest uszkodzony, ale możesz naprawić go osełką na ostrzałce. O, tu, za mną. Osyłka może sobie zachować, może przydać się czasem do naprawy łopaty. Jeśli zdołasz je zabić, przynieś mi ich reszki, a ja dam ci trochę materiałów. Powinny być zaraz po drugiej stronie domu koło kałuż. Okej. Okay. I tu mamy cały opis, jak to robić, że poszczególne czynności zużywają energię, pochłaniają je wytwarzanie, zbieranie i walka. Walka odbiera także zdrowie, aby wykonać się ciśniej do przodku. Krzyżyk. Zdrowie energii może uzupełnić za pomocą jedzenia i mikstur, aby otworzyć wyposażenie na ciśnienie select. Sen również odnawia zdrowie i energię. Również, pamiętajcie, zapisuj tutaj Gresen. Spytaj go o gdzie znaleźć rudę żelazu. Wiesz co sam lubię robić w metalu, mogę znaleźć trochę rudy. Jak jest w najbogatszej glebie na zachodzie po drugiej stronie rzeki jest duże bagno. Póki nie zawalił się most, zbierałem rudę właśnie tam. Okej, mamy projekt piec, takie inne. Też możemy z nim pohandlować. Mam tutaj kilka osełek i takich innych. My tutaj dostaliśmy miksturę energetyczną i osełkę. No a że sobie tutaj weźmy ten zardzewiały mecz i tutaj popracujmy chwilę. Szkoda, energii mamy praktycznie, jesteśmy na zero. Dobra, bohater. Weźmy sobie tutaj, łyknijmy troszeczkę tutaj tej miksturki energetycznej. A, i tutaj mamy. Duj, ha, ha. Dawaj, dawaj, ha. Dobra. Tu mamy te ślozaki. Gdzieś jeszcze?
Ktoś? Coś? Jeszcze? Halo? Nie ma, to wszystko ty? Tylko tyle? Pokonałem śluzaki. Okej, okay, proste części żelaza. Dobra, bo to weź tę osełkę, wystarczy, że naostrzysz uszkodzony sprzęt, a będzie jak nowy. Okej, okay, mamy zieloną galaretkę, czerwoną galaretkę, odejdź. Dobra, to już mamy tutaj za sobą pierwsze nasze questy. Więc trzeba będzie się chyba wrócić tak naprawdę do domu i przespać. No i pozbywać się trochę podstawowych materiałów, żeby zacząć się tutaj rozwijać. W tej grze tak naprawdę początki są wbrew wszystkiemu bardzo trudne. Ta gra ma start bardzo powolny, zatem po pewnym czasie, po wykonaniu wielu questów, możemy wręcz... A, zobaczmy, czy możemy kupić piwo. Możemy wręcz zautomatyzować niektóre nasze rzeczy. Możemy zautomatyzować tutaj wiele aspektów naszego życia. Od wydobywania po farmę i takie inne. Tak naprawdę możemy potem skupić się głównie na eksploracji i ulepszeniach. No to... La 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 la, bum, łaby, bade, du, bam, bam. Też bym cię pokochała, blalula. To sobie śpiewa. Na szczęście nie mam głosu do śpiewu, więc nie będę śpiewał. Dobra, projekt pieśni Panny Wdzięczki. Okej, okay, cześć. Co chcesz? Jestem grabarzem i chciałbym ci zadać kilka pytań. Aha, wiesz, ile razy każdego dnia ktoś mi mamroczy dokładnie to samo. Kurde, to za dziwna wioska, że wszyscy są grabarzami. Nie mam dla ciebie czasu, chłopaczku. Wróć, kiedy nabierzesz trochę wiary w siebie. Okej, okay. Ale... Ciao. Hej, przyjacielu, mogę cię poprosić na chwilkę? O. No, czego kurde? Co powiedziała ci panna Wdzięczka? Tak po prostu, że mam sobie iść. Och, to zupełnie w jej stylu. Nie chcę rozmawiać z byle kim. Ja nie jestem byle kim, jestem miejscowym grabarzem. Wkrótce zostanę proboszem miejscowej parafii. Jakże prymitywne zajęcie. Ja jestem poetą, dobrze znany w pewnych małych kręgach. Nazywam się Wagner. Przyjdzie dzień, kiedy przeczytam jej mój wiersz, a wtedy... A najpierw muszę go napisać, a tu katastrofa, nie mam papieru ani atramentu. Może zdołaś mi trochę ich załatwić. No, papier i atrament. A tu odblokowano nową technikę, otrzymano. A tu dziennikarz. Jesteś bardzo spostrzegawczy w kontaktach z innymi. Wyłuskanie przez ciebie detale składają się na opowieść. Masz też szansę uzyskać opowieść z dialogów. Okej. Okay. Możemy dać atrament i tutaj spytaj, gdzie zdobyć papier i atrament. Możesz mieć ich trochę we swoim kościele, możesz też je zdobyć. Nie jestem przyzwyczajony do pracy fizycznej, ale tak uzdolniony człowiek jak ty z pewnością doskonale sobie z tym poradzi. Możesz też zdobyć trochę od starego astrologa. Chodził kiedyś każdego ranka. Każdego dnia, kiedy jest niebieskiego dnia z księżycem do latarii, był moim dostawcą, nim się kompletnie bez sensu pokłóciliśmy. Okej. Spytajmy o astrologię. Jest stary, szalony i ja zaś przez prawie trzy lata studiowałem na miejskim uniwersytecie. Obejrzę, że okazał się idiotą. Powiedział mi, że Ziemia jest okrągła. Co za bzdury. Właściwie naprawdę jest okrągła. O Boże, musisz go koniecznie poznać. Szalony astrolog i grabarz dwóch mędrców. Z tego mógłby być całkiem zabawny wiersz. Ten asek to chyba najmłodszy gość w okolicy, może będzie w stanie pomóc mi wrócić do domu. Okej, spytaj o latarnię morską jeszcze. Stoi na krypie na wschód od wioski, od dłuższego czasu nie jest używana. Chwała martwemu koniowi za to, że jest otwarty. Napiszę kiedyś o nim wiersz, może nawet będzie o nim coś o tobie. Dobra, to już sobie dajmy spokój. Na razie spróbujmy zorganizować tutaj jeszcze to piwo. Piwo dla ciebie, masz na piśmie piwa. O, jest, mam tutaj piwa. Piwo za darmo. Dobra. Nie zdążyłem tam przez... Tam było, ale zawsze możecie sobie wrócić i cofnąć. Teoretycznie można byłoby wziąć to piwo i sprzedać. O? Co tu mamy? A, wiadro z wodą. Wiadro czystej wody. No tak kurde, tak bez mego wiadra, tylko z samej studni. No trudno. Lećmy tutaj na razie do domciu.
No, to co by wam powiedzieć, co by wam tutaj jeszcze opowiedzieć. Musimy na razie zanieść to biedne piwo. A, ja bym zapomniał jeszcze powiedzieć, zobaczcie, że tutaj w prawym górnym rogu mamy opis każdego miejsca, gdzie jesteśmy. Tu w tym momencie są trzy kropki, czyli to miejsce nie ma praktycznie nazwy, ale jak już tutaj wejdziemy, bodajże... O, pst, chodź na dół. Gdzieś się podziewał. Byłem w wiosce, strasznie dziwaczne miejsce, ale wydaje się zupełnie prawdziwe i nikomu nie przeszkadzało, że od tak nagle się znikąd pojawiłem. Kurde blaszka, abyś mi w myślach czytał i je wykradał. Wykradał, pamiętam, że w twojej chacie jest piwnica, na pewno zostały tam jakieś zapasy. Okej, okay, mamy tu zbieranie jabłek, pożyczek, jadalnych grzybów. Pszenica, dokładnie. Pamiętam, że wypiekałem z niej chleb i placki. Słodkie placki jagodowe. Tosty cebulowy. Och, to był, to by się nadało do piwa. Kurde, blaszka, wiesz co, potrzebuję piwa. Zresztą odnosi wrażenie, że tylko ja się tutaj staram przynieść mi piwo, a powiem ci mnóstwo ważnych rzeczy. Na przykład, jak możesz wrócić do domu. Jakieś pytania? Spytaj o tę wąską dróżkę. No tak rozumiem, że to było pytanie retoryczne, czy ja ci w ogóle wyglądam na magiczną głowę pełną odpowiedzi? No właściwie tak. Nie bądź taki mądrala, kurde blaszka, będę czekał na siebie, będę u siebie na to piwo. Nie ma piwa, nie ma odpowiedzi. Obraził się. No i mamy tutaj okrut warzywny. Zobaczmy, co tutaj jest. Mnie nie wystanie przypadku w celu wykorzystania komercyjnego. Skontaktuj się z właścicielem karczmy Horadrykiem. Ogród mi... Aha, czyli tutaj musimy mieć papier, żeby objąć posiadanie. I tutaj ogólnie będzie można sobie zrobić ogródek. Na ten moment tego nie możemy zrobić. Zobaczmy, co tutaj mam. Miejsce na kamienie. Miejsce na kłody. I tu mamy, aha, samouczek budowanie. Użyj deski projektowej, aby uzyskać dostęp do interfejsu budowania i zacząć budować i usuwać obiekty. Niektóre obiekty są wykonane od razu, inne będą wymagały trochę pracy z młotkiem, a przez to czasu i energii. Dobra, wejdźmy sobie tutaj, wejdźmy sobie też do piwnicy. Wow, co to za dźwięk? Przeklęta brama, będę tu przychodzić każdej nocy, jeśli będzie trzeba, ale w końcu się przedostanę. Tak, to jest jeden z questów, żeby się tutaj pomóc, bo tak naprawdę się przedostać i tam są dosyć fajne rzeczy. Zdaje się, że mogę usunąć to gruzowisko i wzmocnić ten łuk. I co potrzebujemy? To potrzebujemy trochę materiałów tutaj. Na razie to trzeba byłoby tutaj posprzątać trochę. Dostać troszeczkę doświadczenia. To taka jest taka mała ciekawostka, że w pewnym momencie będzie można tak naprawdę mieć praktycznie nieograniczoną energię. A zastanawiacie się jak? No, produkując wino. Ja kiedyś miałem swojego czasu tutaj właśnie zrobioną winnicę, bo tutaj może ustawić sobie automatyczną... tutaj automatyczny proces tworzenia właśnie niektórych wyrobów, taki trochę endgame'owy system. I no, udało mi się stworzyć taki całkiem wydajny system tworzenia wina i mój bohater potrafił całymi dniami, powtarzam, całymi dniami pracować i chlać wino, dosłownie chlać wino. No dobra, zapiszmy sobie tytuł, bo zapisujemy grę przez spanie i co ciekawe, jeżeli chcecie tylko zrobić sobie szybkiego save'a, wchodzicie i od razu się budzicie, nie musicie tutaj nic czekać dłużej. Dobra, niedobrze, bardzo niedobrze, za kogo ty się uważasz, to mamy ducha, jestem nowym grabarzem. Hurra! Grybarz! O rany, siedzę tu od... jak dawna, jestem... Bietek, jestem tak samotny, och, taki biedny, szkoda, że tu jesteś. Zaraz, nie, wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że cię widzę. Mamy tu jednak pochowanego dość niemiłego gościa. Naprawdę wolelibyśmy mieć jakiegoś nowego sąsiada. To chyba coś, z czym mógłbyś nam pomóc. Tak, właściwie to nie wiem do końca, dlaczego tu jestem. Mietek mówił mi tylko o grzebaniu ciał. Ty jesteś... Bletek, przepraszam. A on Mietek, to zabawne. Ach... Ta na poły martwa czaszka za zazdrosny pajaca. Może tylko marzyć o takim spokojnym odpoczynku jak nasz. Ech, kogo ja oszukuję, jest fatalnie. Nie, wspominając o tym gościu z grobu, z prawego dolnego grobu. Strasznie niemiły.
Mógłbyś się go jakoś pozbyć? Wykop go i wyrzuć do rzeki. Mogę ci dać nawet to zezwolenie, które wykradłem, gdy jeszcze żyłem. Jakie zezwolenie? Pozwolenie na ekshumację, ale z ciebie głupio, żeby wykopać ciało, musisz mieć zezwolenie stary. Grabarz kupował je używając skrzynki pocztowej przy kościele. Okej, no tak, musimy mieć pozwolenie na ekshumację, jeżeli muszę się pozbyć ciała, ale dobra, pamiętacie, jeżeli chcecie zapisać, robicie to dokładnie w ten sposób. Czuję się świeżo. Ale dobra, na dzisiaj to już zakończymy, więc dziękuję bardzo za waszą uwagę. Zapraszam pisanie komentarzy i dawanie łapek w górę, aby zmotywować mnie do dalszej pracy. A jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.